W związku z sytuacją epidemiczną w ekipie Czarnych Polska Liga Siatkówki przełożyła mecz 15. kolejki Plus Ligi Radomianie mieli grać 7 stycznia z grupą Azoty z Kędzierzyn-Koźle. Nowy termin rozegrania spotkania nie jest jeszcze znany. Podopiecznie Kuba Bednaruka, którzy w czwartek wyjechali do Kędzierzyna-Koźla, wracają do Radomia, gdzie przejdą dalsze badania. Przypomnijmy, że w miniony poniedziałek 3 stycznia Ceratenea Czarni Radom grali w Warszawie z projektem. Dzień później klub ze stolicy poinformował o siedmiu zakażeniach koronawirusem w swojej drużynie i o przełożeniu zaplanowanego na 8 stycznia meczu z Kuprum Lubin.